W miniony wtorek, 9 września, na terenie Chorzowa przeprowadzona została akcja profilaktyczno-edukacyjna Stop wariatom drogowym oraz Uwalniamy centrum miasta. Policjanci i strażnicy miejscy, m.in. w rejonie ulicy Powstańców i Hajduckiej, zwracali szczególną uwagę na kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Chodziło przede wszystkim o pokazanie zachowań na drodze, które są nieodpowiedzialne i niebezpieczne, w związku z czym osoba, która w taki sposób się zachowuje, może być określana mianem wariata drogowego. Naprawdę i uciekam, naprawdę, to jest sekunda. Ja to rozumiem, tylko że jednak jest to przejście dla pieszych. Widział pan, zrobiłem maskę, wziąłem skórze tam do pracownika i będę uciekał, sekundkę, naprawdę. W dniu dzisiejszym będzie symboliczny mandat 300 zł. Taki mandat otrzymuję. Tak. Prowadzimy dzisiaj taką wspólną akcję ze Strażą Miejską oraz z uczniami z Młodzieżowej Służby Ruchu, polegającym na propagowaniu bezpiecznych zachowań na drodze wśród kierujących samochodem i pieszych uczestników drogi. Jest to taka akcja dotycząca Stop wariatom drogowym i Uwalniamy centrum miasta. Tutaj będziemy głównie zwracać uwagę na kierujących, którzy nie stosują się do przepisów związanych z odpowiednim parkowaniem. Będziemy represjonować tych kierowców i przy okazji będziemy im wręczać takie materiały reklamowe związane z akcją Stop wariatom drogowych. Są to takie serduszka, które każdy kierowca powinien sobie przyczepić do lusterka i takie serduszko powinno przypomnieć mu o odpowiednim zachowaniu na drodze. Jeżeli chodzi o zachowania kierujących, to niestety mamy bardzo duży problem z tym zachowaniami, bo kierujący nie zważają na przepisy ruchu drogowego, jeżdżą bardzo niebezpiecznie, pozostawiają pojazdy zaparkowane w sposób bardzo niebezpieczny, zagrażający bezpieczeństwu ruchu pieszym. No i myślę, że dzisiejsza akcja wskaże, a przynajmniej będziemy starali się pokazać kierującym, żeby w ten sposób nie parkowali, a tym samym centrum miasta stanie się bezpieczniejsze i przyjazne dla osób pieszych. Podczas akcji uczniowie Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego wręczali kierującym serduszka przypominające o konieczności ostrożnej jazdy. Głównym założeniem wspólnej akcji Policji i Straży Miejskiej jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwrócenie uwagi na wzajemne zrozumienie i szacunek wszystkich użytkowników dróg. Akcja Stop wariatom drogowym została nagłośniona w środkach masowego przekazu, dzięki czemu dotarła nie tylko do samych kierowców, ale także ich rodzin. Według szacunków do końca tego roku w polskich samochodach znajdzie się około 2 milionów niebieskich serduszek dla wariatów drogowych. Otóż ta akcja polega na tym, wynikła z tego, że nasza szkoła współpracuje wraz z policją w Chorzowie i aspiranci oraz inni funkcjonariusze prowadzą u nas zajęcia, a my w ramach tych zajęć współpracujemy z policją w różnego tego typu akcjach.